jesień pachnie dynią i grzybami. Dzieciandia to jest podcast dla wszystkich. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Was. Dzień dobry, dobry wieczór. Mieliśmy krótką przerwę związaną z różnymi rzeczami życiowymi. Też tata był w Polsce. Naszego głównego skryby nie było przez kilka tygodni, dlatego musieliśmy poczekać z nagrywaniem. Nasz główny skryba jest odpowiedzialny za opowiadania w Dzieciandii oraz za składanie Dzieciandii w jeden kawałek. Czyli to, co wy już słyszycie, to jest dokonanie naszego głównego skryby, czyli... Tata! Haniu, a jaki miesiąc mamy teraz? Oktober. Czyli po polsku? Październik. Mamy październik. A co jest takiego szczególnego w październiku? Co się wtedy czuje w powietrzu? Zimno jest, chłodno jest, kolory są na drzewach teraz. A jakie kolory? Pomarańczowe, brązowe i czerwone. Bardzo ładnie. A jakie owoce, nazwijmy je, jeszcze są na drzewach wtedy? Takie typowo jesienne. No, cisza. A pamiętasz, co ostatnio przyniosłyśmy do domu? Leżały w miseczce na stole i jeszcze mamy porozkładane na parapecie? Pine cones and takie igły. Czyli przyniosłyśmy do domu, zebrałyśmy kasztany, żołędzie i ty mówiłaś, że takie igły, to miałaś na myśli te takie... Nazwijmy to liście z drzew wiecznie zielonych, czyli z choinki, tak? Te takie igiełki. Rzeczywiście one tutaj pospadały ostatnio po jesiennej burzy, bo mieliśmy taki pierwszy jesienny sztorm. Bo tak to jest tutaj nad morzem, że mamy sztormy, takie silne wiatry. W tym roku bardzo dużo szyszek spadło, pozbierałyśmy je i dzięki temu, że je mamy w domu, wysuszone, będziemy mogły zrobić przepiękne ozdoby świąteczne. Haniu, a czym jeszcze pachnie jesień? Czym jeszcze pachnie październik? Jesień pachnie dynią i grzybami. Czym wczoraj pachniała jesień wieczorem u nas w domu? Czekoladowym ciastem? Zgadza się. Jesień pachnie różnymi ciastami. Dla mnie pachnie właśnie czekoladowym ciastem. Pachnie makowcem, na który mam straszną ochotę od kilku dni. Pachnie ciastem dyniowym, które już niedługo zrobię. I jest zupa dyniowa też. Pachnie zupą dyniową, zgadza się. Też niedługo będzie. O nie! Nie lubię. Nie lubisz zupy dyniowej? Nie, nie lubię. Ale jest przepyszna. Nie. Zupa dyniowa na mleczku kokosowym. Błe! Ja nawet nie lubię. Co? Ja nie lubię kokonatów. Kokonatów nie lubisz? No tak, nie lubisz kokonatów. Czyli nie lubisz kokosów. Okej. Okay. Czym jeszcze pachnie jesień? Zupami? Różnymi zupami, tak, zgadza się. I pumpkin spices. I taką przyprawą dyniową. A pomyśl, dlaczego jesień pachnie zupami? Bo jesienne ludzie robią to, żeby zrobić się cieplej. Zgadza się, bardzo dobrze. Czyli podczas jesieni jemy takie cieplejsze posiłki, na przykład zupy, żeby się ogrzać. Albo spaghetti. I w tej chwili twoją ulubioną potrawą jest spaghetti. Yum! A jak tata robi spaghetti? No, kupicie tomato sauce i kupicie pastę, więc... Czyli kupujemy makaron, taki na spaghetti, sosik w słoiczku. I też mięso. I mięsko mielone. No, ale jest bardzo dobre spaghetti. Lubisz. Nie to, że codziennie je jesz, ale gdybyś mogła... Pyszne! Jaka jest ulubiona potrawa Tosi? Co ona robi? Carbonara. Też... Ale ona akurat sama przygotowuje i jest bardzo dobra w tym. Pyszna pizza, Tosi. A, pizza! No dobra. Mamy październik. Miesiąc, który robi się już coraz chłodniejszy. Zaczynamy nosić cienkie czapki, cieplejsze buty.
jeszcze chyba cienkie kurtki, ale już jest coraz chłodniej. Jemy zupy, jemy ciasta pachnące dynią, makiem, wybieramy się na grzybobranie. I to jest pompkiem branie. Tak, byliśmy na farmie, na której były dynie. I tą samą farmę poszłam z moją przyjaciółką, pamiętasz? Pamiętam i chyba w tym roku też musimy poprosić Agnieszkę, czy by nie miała ochoty razem z Olą z nami jechać. A właśnie, a gdzie my byłyśmy z nimi ostatnio? Byliśmy na takim konwu w Boskom? Nie. To było w naszym, tym głównym mieście, Bormow. I tam był festiwal Art by the Sea, czyli sztuka nad morzem. No i poszliśmy się do Lumnerium i tam było jakby od snu. Tam było przepięknie. Miałam wrażenie, że jesteśmy w centrum uniwersum Dzieciandi. Ja myślałam, że jesteśmy w snu. Że jesteśmy w śnie? Tak, ale my favorite place was the tree part. To był naprawdę ten uniwersum Dreams i Dzieciandi. Czyli twoim ulubionym miejscem było to centrum tego namiotu, tam gdzie było to drzewo. Bo musimy powiedzieć, że to był taki ogromny, dmuchany namiot, a od środka był podświetlany, tak? Różnymi kolorami. No. I był podzielony na takie sekcje. Naprawdę, vist from the outside. Z zewnątrz. To możesz widzieć te kolory. I słońce, jakby nie było słońca, nie byłoby kolorów. Jest słońce, więc są kolory. Okej, okay. Czyli jakie były tam kolory? Były fioletowe, były czerwone, niebieskie, zielone i... Żółty? Nie było żółtego. Był żółty, bo on był taki przeplatany, ten żółty. And that was the tree. I też był the main dome z innymi takimi kolorami. I dużego zielonego kwiata na górze. Tak, był naprawdę przepiękny. I co tam można było robić? Tam była taka relaksująca muzyka. Tak, i mogłaś się tak położyć, może nawet pospać, co Ola nie chciała. Wyganiałyście, a my z Agnieszką leżałyśmy i się próbowałyśmy relaksować, tak? Ja chciałam spać, a ona była co to ty? Nakręcona biegała. No, nie mogliśmy naprawdę biegać, próbowaliśmy. I musieliśmy tell off some people, because they keep on bashing into things. A co to znaczy tell off? Że... Powiedzieć komuś, żeby czegoś nie robił. Tak, i oni czas tak do drzewa, tak... Bashing, tak? Ta, co znaczy bashing? Że... Uderzali, tak? Tak. Ponieważ jak wchodziliśmy do tego... Ale całym body... Całym ciałem... I to mogło... I... No, powiedzieli, żeby tego nie robić. Tak, bo jak weszliśmy do tego nadmuchanego namiotu, to najpierw pani nam tłumaczyła, czego nie wolno tam robić. I tak samo jak wchodziliśmy, bo to nie był bouncy castle, taki zamek do skakania, pomimo tego, że był zrobiony z gumy. Najpierw weszliśmy i komora ta, w której my byliśmy, została zamknięta. It was Elo. I dopiero jak ta komora została zamknięta, dopiero następna mogła być otworzona. I naprawdę czułam się tam jak Dzieciandi, ponieważ nie dosyć, że muzyka taka piękna, relaksująca, te wszystkie jesienne kolory, takie relaksujące i to drzewo. I takie miałam wrażenie, że jestem pod tym drzewem takim, tak patrzę się na nie i relaksuję. I te kolory też tak relaksowały człowieka. Mhm. No dobrze, to mamy jesień, mamy październik. Tutaj obchodzimy może nie dwa święta, bo jedno święto na pewno też, tak, zaraz o tym powiemy. Ale właśnie tą całą celebrację tej dyni. Jest to takie fajne, ponieważ ludzie przynoszą dynie do domu, malują je, wykrawają i przygotowują się do jakiego święta? Halloween! Przygotowują się do Halloween. W Polsce Halloween jest mało popularne, chociaż już coraz więcej ludzi bawi się w to. Na czym polega Halloween, Hania, według ciebie? Zabierają się w kostiumy takie straszne, dekorują domy strasznie i robi trick or treat. Czyli psikus albo cukierek. Tak. No to nakreśliliśmy, czym jest Halloween. A w Polsce 1 listopada mamy Dzień Wszystkich Świętych. I wtedy idziemy na groby, zapalamy znicze, kładziemy kwiaty, spotykamy się z rodziną. A 2 listopada obchodzimy zaduszki, czyli Święto Zmarłych. Dzisiaj naszą rozmowę na tym zakończymy, a w następnej Dzieciandi będziemy właśnie mówić o różnych świętach, czyli wchodzimy w tą jesień życia. A dzisiaj jesiennie, październikowo
Żegnamy Was i zapraszamy do bajkowiska pod tytułem Wymazaniec. Zapraszamy! Dziadek wydawał się naprawdę zaskoczony. Halinka wezwała dziadków do azylu i opowiedziała im o śnie Luizy, którym podzieliła się z nią przyjaciółka. I gdy stwierdziła, że ktoś manipulował tą opowieścią, jej opowieścią, to dziadek pokiwał głową i rzekł: to zdarza się tak rzadko, że można uznać, że czegoś takiego nie ma. To musi być coś innego niż manipulowanie samą opowieścią. Wiesz co, poćwiczmy trochę. I Halinka zaczęła opowiadać. Najpierw o stworzeniach wyglądających jak drzewa, które błagały swą panią, aby je odrzewiła, gdy mróz zatrzymał ich soki życiowe. Odrzewiła? Spytała zaskoczona babcia. A co to znaczy? Nie wiem, odpowiedziała zdziwiona dziewczynka. Pojęcia nie mam, skąd wzięło się to słowo. Kolejna opowieść ukazała krótkie życie motyla w cudownej dolinie, którego centralnym miejscem był przepiękny wodospad. Kaskady czystej wody rozbijały się o kamienie, zaś krople wody najpierw padały na soczyste zielone liście, a później na wystające spod nich kamienie i piasek. Motyl, zanim zamknął na zawsze swe oczy, ujrzał, jak jego piękna dolina zamieniła się w pustynię, a woda w piasek. I tylko jedna kropla wody, zamieniona w sopelek lodowy, zawisła na największym głazie. Zaraz, zaraz! Przerwał dziadek. Jaki sopel lodu? Jaka pustynia? Sopel? Zdziwiła się dziewczynka. To bez sensu, dodała. To nie mój pomysł. Dziadek popatrzył uważnie na wnuczkę i poprosił o kolejną opowieść. A była o królu żab, który zamieniał wszystkich w swoje sługi. A że był bardzo ponurym stworzeniem, to wszyscy jego służący byli smutni, poważni i bez życia, jakby mieli zamrożone serca. Chyba serca z kamienia? Zapytał dziadek. No, takie zombiaki, potwierdziła dziewczynka. A co, ja powiedziałam, że z lodu? Tak, kochanie, łagodnie powiedziała babcia. Dziwne, to też nie moje, w zamyśleniu rzekła Halinka. Mam opowiadać dalej? Dziadek pokiwał przecząco głową i myślał nad czymś bardzo intensywnie. Zaraz, zaraz, powiedział po dłuższej chwili. To wszystko zaczyna mieć jakiś sens. I zaczął wymieniać. Wodospad zamarzający na pustyni, drzewak proszący jakąś władczynię, by odżywić cały jego ród, i wymazaniec króla Sfangora. Mówiąc to, spojrzał uważnie na babcię, która krótko rzekła: tak, starku, już to widzę i też chyba rozumiem. Ale co rozumiecie? Zapytała kompletnie skołowana Halinka. To może jednak zrobią kakao, a wy tymczasem wyjaśnijcie jej, o co chodzi. Wtrącił się Fluffy. Ale jeśli ty, lordzie Fluffington, rozumiesz to wszystko, to przecież Halszczka także, stwierdziła babcia. Niekoniecznie. Ona wie, ale nie rozumie, no bo nie zna tej całej historii. Jakiej znowu historii? Spytała Halinka. Halo, ktoś tu opowie mi coś? Bo jak widzę, to nawet meble rozumieją coś, czego ja pojąć nie mogę. Też coś, obruszył się niebieski pluszak. Meble? Jeszcze mnie nikt tak nigdy nie nazwał. Meble! Dobre sobie. I parsknął śmiechem, przechodząc z udawanej powagi do luzu, jaki zawsze prezentował. Halszko, kochana, zaraz zrozumiesz. A ja jednak zrobię to kakao. I bez zbędnych ceregieli otworzył lodówkę, wyjął mleko i skierował się w stronę kuchni. Kochanie, spokojnie powiedziała babcia. Miałam kiedyś szczególną przyjaciółkę. Taką, szukała słowa, zwykłą, a przez to nadzwyczajną. Nie za bardzo rozumiem, co niezwykłego w tym, że ktoś jest zwykły, powoli zadała pytanie dziewczynka. Dziadek zaśmiał się i wtrącił odpowiedź. Bo to królowa była, a panujący zazwyczaj nie zaglądają w sprawy swych poddanych. Dzięki koronie, a może przez koronę, znajdują się w nieznacznym oddaleniu od normalnego życia. Nie to, co ona. No właśnie, potwierdziła babcia. Była niezwykłą władczynią, gdyż była bliska spraw zwykłych ludzi. Nie spodziewała się bowiem, że zostanie królową. Zresztą nikt się nie spodziewał. Ale zdarzyło się tak, iż stała się pierwszą do tronu
i koronowano ją. A będąc władczynią, musiała podporządkować swoje życie królestwu. Czyli co? Ponownie zapytała Halinka. Czyli ni mniej, ni więcej, ale musiała zrezygnować ze swojego prywatnego życia. Długo musielibyśmy ci opowiadać, jak sprawy zaczęły się gmatwać i będziemy musieli to kiedyś zrobić. Ale teraz ważne jest to, że młoda władczyni nie przyjęła zalotów. Wiesz co, Halinko, to naprawdę za dużo powiedziane zalotów, gdyż ten... Dziadek westchnął i szukał słowa. Ten zalotnik chciał wziąć siłą królową i jej królestwo. I w ogóle zagarnąć cały jej świat. Tak jak zrobił to z innymi światami, wtrąciła babcia i kontynuowała. To ten sam, z powodu którego wybuchła wieczna wojna, zakończona wielką bitwą. Tą, w której tylko mistrz Abelard i jego ludzie wytrwali na posterunku, upewniła się Halinka. Dokładnie, wnusiu. Dziadek z zadowoleniem skonstatował, że Halinka bardzo dokładnie słucha wszystkiego, czego jej uczą. Babcia zaściągnęła swą opowieść. Ta bitwa miała miejsce właśnie na terenie królestwa mojej przyjaciółki. Trwała bardzo długo i doprowadziła do tego, iż cudne lasy przytykane nieprzebranymi, czystymi wodami uległy spustynnieniu. A później nadszedł lodowiec i wodny tron stał się tronem lodowym. To było już jednak po tym, jak królowa zniknęła. Jak to zniknęła? Dziewczynka była bardzo ciekawa tego, co się wydarzyło. Tego to nikt nie wie! Przerwał niebieski futrzak, rozstawiając kubki. Każdy mówi co innego. I do każdego wlał porcję kakao. O, to prawda. Powiedział dziadek, pijąc słodki płyn. Ale jednak opowiadacze wiedzą więcej niż inni. My wiemy, że nasza odsiecz przybyła zbyt późno, by uratować wodny tron. Królowa jednak uciekła. A szpiedzy wroga... Halinka zauważyła, że dziadek nie chciał bliżej określać tego, czym był ów wróg. Szli za nią krok w krok. Ten wróg to zalotnik, dziadku. Co? Pytanie wyrwało dziadka z zamyślenia. A tak, ten sam. I co się wydarzyło? Dziewczynka chciała wiedzieć, co było dalej. Dotarła, powiedziała babcia, a wiedz, że nie mamy pojęcia w jaki sposób. Gdyż dotarła do innego świata. Ta, w dodatku do krainy, gdzie panował Sfongor ponury. Burknął dziadek z niechęcią. Ale wiesz, Starku, zwróciła się do niego babcia, że to mógł być jej wybór? No, mógł. Spolegliwie rzekł dziadek. Ale tego to się chyba nie dowiemy. Nie wiem, kontynuowała babcia. Pozostaje nam mieć nadzieję, że jednak dowiemy się. Położyła nacisk na ostatnie słowa. Ale czego? Ja nic nie rozumiem. Halinka patrzyła to na babcię, to na dziadka. Widzisz, słoneczko, powiedział dziadek. W świecie Sfongora mają takie wszeteczne ziele, co to nazywają je kapustą bagienną. Z wyglądu mała jest, ale rośnie głęboko w ziemię, a ma tę właściwość, że, jakby to rzec, całkowicie oczyszcza umysł. To znaczy jak? Człowiek dostaje oświecenie? Zapytała wnuczka. Wręcz odwrotnie. Wycedził przez zęby dziadek. Jak zjesz to świństwo, to zapominasz o wszystkim. Nie wiesz, kim jesteś, a co gorsza, już nigdy się tego nie dowiesz. I ona, ta królowa, to ona zjadła? Wszystko wskazuje na to, że tak. Widać, nie miała wyjścia, bo widzisz, kochanie, babcia zwróciła się bezpośrednio do dziewczynki. Kapusta bagienna Sfongora ma tę szczególną właściwość, że nie tylko ten, kto ją zjada, traci pamięć, traci siebie. Cały świat zapomina o tej osobie. Jak zapomina? Nie wiem, po prostu tak to działa. Jesteś Halinką, zjadasz zioło i ty nie pamiętasz, kim jesteś. I każdy, kto cię znał, przestaje pamiętać ciebie. Nie ma cię tamtej sprzed spożycia kapusty bagiennej, a jesteś nowa ty, nowa nikt. Stajesz się wymazańcem. Jakbym się urodziła na nowo? Mniej więcej, powiedział dziadek. Zapanowała cisza. Każdy obejmował swój kubek w dłoniach i powoli sączył kakaowy napój. No dobra, rzekła Halinka. To wiem już, o co chodzi z tym lodowym tronem. W sumie to ciekawe, że jednak istnieje. Ale kto manipuluje mi opowieściami? I co z tym wspólnego ma Luiza? Pojęcia nie mam, powoli odpowiedział dziadek.
Może za bardzo się przyjaźnicie? Nieśmiało zapytał Fluffy. Jak można się za bardzo przyjaźnić? Parsknęła śmiechem dziewczynka. No nie można, ale za to jest to fajne wyjaśnienie, nie? Pluszak przyłączył się do śmiechu, który zaraził również dziadków. A gdy już się wyśmiali, to babcia zwróciła się do wnuczki. Tak naprawdę to nie mamy pojęcia, co was łączy. Poza przyjaźnią. I nie wiem, czy ktoś świadomie manipuluje twoimi opowieściami. To się okaże. Najważniejsze, że to już wiesz, że tak się dzieje. To musisz bardzo dokładnie obserwować. Czyli podsumowując, powiedział dziadek, wiemy, czym jest lodowy tron, ale nie wiemy, kto manipuluje opowieścią, ani co ma z tym wspólnego ta twoja Luiza, tak? Halinka skinęła na potwierdzenie głową. No, to w takim wypadku wiemy, kontynuował dziadek, czego musimy się dowiedzieć. Wiemy, potwierdziła dziewczynka. Tylko jak? Babcia uśmiechnęła się w odpowiedzi, a dziadek wzruszył ramionami. No, to mamy co robić, podsumował Lord Fluffington, zbierając ze stołu puste kubki, z którymi udał się do kuchni, aby je umyć. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla syfskich. Koniec! Pa, pa, pa!